Cztery rzeczy, które zaczynamy rozumieć z wiekiem. Po pierwsze, nie można stworzyć szczerej relacji z nieszczerymi ludźmi. Plotkarzy, manipulantów, złośników, graczy. Rozsądniej po prostu trzymać na dystans. Po drugie, często wystarczy być i obserwować. Nie wszystko wymaga wyraźnej reakcji. Czasem celowa obserwacja i świadome powstrzymanie się od działania robią i uczą więcej. Trzecie, warto zaufać intuicji. Jeśli ktoś lub coś nie budzi zaufania, nie warto tracić czasu i wysiłku na zaprzeczanie temu wrażeniu. Czwarte, mało wynika z realizacji potrzeby bycia rozumianym, akceptowanym czy zapraszanym wobec ceny, którą często trzeba za to płacić. Warto tę potrzebę realizować tam, gdzie nie generuje to kosztów psychicznych i finansowych. Będzie to naturalne, szczere i trwałe. Odetchnijmy spokojem, wypróbujmy to na sobie, poczujmy, jak działa i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować.